Dzień dobry jeszcze raz Państwu. Witam Państwa na debacie eksperckiej zatytułowanej Budowa Siły Narodowej. Nasi eksperci zostali już przedstawieni. Ja postaram się występować nieco także w roli adwokatus diaboli i prowokować intelektualnie naszych szanownych ekspertów do być może poruszania kontrowersyjnych tez, czy ustosunkowywania się do takich kontrowersyjnych tez. I pozwolę sobie rozpocząć od geografów. Niestety przerywam mikrofon. Pozwolę sobie rozpocząć od geografów w naszym gronie i właściwie od konkretnie od wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego do Spraw Naukowych, pana profesora Witolda Wilczyńskiego. Panie profesorze, wielu krytyków geopolityki współcześnie uważa, że tak naprawdę geopolityka skończyła się, że mamy do czynienia z końcem geopolityki, z końcem znaczenia w ogóle geografii. No bo przecież w dobie podbijania, nie wiem, czy bez mikrofonu chyba będzie lepiej, jeżeli tak będzie przerywać. Wielu osób twierdzi, że w dobie podboju kosmosu, w dobie internetu, w dobie ataków cybernetycznych tak naprawdę mówienie o tym, że pasma górskie, mówienie o tym, że hydrografia ma jakiś wpływ na bieżącą politykę, jest już mocno anachroniczne, czy też antykwaryczne. Jak się pan do tego odniesie? To stwierdzenie, że to już ze względu na postęp technologiczny geografia już jest przeżytkiem, geografia jest przeżytkiem z powodu postępu technologicznego, to jest, to ja też musiałbym chyba zakończyć wszelką karierę, wszelkie wypowiedzi, ponieważ geografia istnieje tylko dzięki temu, jest potrzebna dzięki temu, że w świecie jest różnorodność. Różnorodność, którą obserwujemy na mapach. Geografii nie byłoby potrzeba wtedy, gdyby okazało się, że powierzchnia Ziemi w każdym miejscu jest jednakowa. I to zróżnicowanie przejawia się na wiele różnych sposobów, a jednym z ważniejszych, tak twierdzę, jest zróżnicowanie polityczne albo zróżnicowanie narodowościowe. I ono trwa, chociaż są tacy kosmopolitycznie nastawieni jacyś badacze, którzy twierdzą, że naród jest przeżytkiem jakimś XIX-wiecznym, czy może jeszcze wcześniejszym, i że jest to zły przeżytek, ponieważ istnienie narodów, istnienie nacjonalizmów to jest przyczyna, dla którego wiele ludzi przelewało niepotrzebnie krew i tak dalej. Otóż, proszę Państwa, tego typu tezy, no ja nie wiem, czy można w ogóle z nimi dyskutować, ponieważ ja nie sądzę, żeby dało się coś takiego udowodnić, skoro istnieją narody, istnieją kultury narodowe, istnieje rywalizacja między tymi narodami, między tymi kulturami, współpraca, ścieranie się różne ona barwy przyjmuje i że po prostu nawet jak ktoś jest przeciwnikiem narodowej idei czy nacjonalizmu, to powinien przyjąć do wiadomości, że to wszystko jest. Tak jak ktoś, kto jest, nie wiem, przeciwnikiem demokracji, jacyś monarchiści, przyjmują do wiadomości fakt, że jednakże demokracja jest w jakiejś formie prawie w każdym państwie świata. No nie, przesadziłem, że prawie w każdym, w większości tylko. Po prostu przyjąć trzeba to do wiadomości i jakoś z tym no, nauczyć się żyć i postępować. Budowa siły narodowej, nasze hasło, które tutaj, nasze hasło przewodnie zjazdu, to ja, korzystając ze sposobności, muszę powiedzieć, że to jest sformułowanie, które po raz pierwszy użył obecny tutaj wśród nas uczestnik zjazdu, który przybył z największej odległości, pan Piotr Plebaniak z Tajwanu. On jest autorem tego sformułowania. Bo tak to byśmy mogli sobie uzurpować prawo, że to sami wpadliśmy na ten, ale to sformułowanie to dokładnie on, jak ktoś nie wierzy, proszę sobie sprawdzić w przeglądzie geopolitycznym, jednym z ostatnich numerów jest jego artykuł na ten temat. I ja już spotkałem się w
tym środowisku, w którym się obracam, no, z zarzutami, że my promujemy nacjonalizm, proszę Państwa. Nacjonalizm promujemy i to nie jest dobre, bo nacjonalizm uważany jest za w sposób niepoprawny oczywiście naukowo, ale poprawny politycznie, bo polityka nigdy z nauką nie idą w parze, zawsze się nie zgadzają, zawsze się rozmijają. Poprawne politycznie jest to utożsamianie nacjonalizmu z jakimś szowinizmem, tak jak to robiono przez całe lata PRL-u. We wszystkich słownikach, encyklopediach mieliśmy do czynienia z takim zjawiskiem, że te same słowa, które były w definicjach szowinizmu na przykład, to są używane do nacjonalizmu. Tymczasem ja na przykład siebie uważam za nacjonalistę albo za narodowca i nie widzę w tym nic złego i nie akceptuję tych encyklopedii i słowników, a wśród nich jest nawet słownik z wyrazów obcych Kopalińskiego. No tam niestety cały czas pokutuje ta narracja, jak to się dzisiaj pięknie mówi, PRL-owska, że nacjonalizm to jest, proszę Państwa, związany z nienawiścią w stosunku do innych, niedostrzeganiem wad własnego narodu i tak dalej. A ja mówię, że nie. Nacjonalizm to jest to, co było już w Polsce w XIX wieku, w XX wieku. Bardzo szlachetna idea, która, jak jest napisane w wielu publikacjach dotyczących na przykład kwestii pedagogicznych, wychowania, jest niezbędna. Były publikacje dotyczące wychowania, które ukazywały się jeszcze w okresie międzywojennym i wcześniej, to tam nie ma wśród nich takich, które by pomijały aspekt narodowo-patriotyczny. Aspekt narodowo-patriotyczny był nieodzowny w szkole, czy w sektorze szkolnictwa i wyższego i na niższym etapie. Tak więc, proszę Państwa, ja uważam, że musimy jako badacze zajmujący się geopolityką zrobić wszystko, aby nie wolno było bezkarnie zmieniać znaczenia słów. Nikt inny jak Konfucjusz, taki starożytny mędrzec, powiedział zdanie, które ja mam gdzieś spisane, że tam, gdzie się zmienia znaczenie słów, tam narody czy ludzie tracą wolność. To jest bardzo niebezpieczna sprawa i jakby to do obecnej sytuacji w szczególności pasuje. Nam naprawdę grozi niebezpieczeństwo, jeżeli pozwolimy na to, żeby no w mediach to nikomu nie zabronimy, oni będą mówić, co będą chcieli, ale w publikacjach naukowych, encyklopedycznych, słownikowie, jakby takie, że jak będzie się to dalej kontynuować, ta moda na politycznie poprawne interpretowanie nacjonalizmu czy narodowej ideologii w kategoriach jakiegoś szowinizmu czy dżingoizmu, nienawiści, to po prostu grozi nam wówczas niebezpieczeństwo. Jako geograf, to jeszcze co mogę dodać, proszę Państwa. Dla geografii wartością, jedną z najważniejszych, jest różnorodność. Różnorodność. Już 19 lat temu w Seulu, w Korei, zorganizowany był wielki kongres Międzynarodowej Unii Geograficznej, który miał hasło Living with Diversity, czyli życie z różnorodnością. I tam nie chodziło tym geografom o to, że ma być zachowana różnorodność biologiczna, żeby nie dopuścić do tego, żeby jakieś gatunki pozwolić im wymrzeć czy wyginąć. Nie, tam chodziło o różnorodność kulturową. O to, że narody mają istnieć, języki mają istnieć, one stanowią wartość. I ci, którzy wpadli wówczas na pomysł takiego hasła dla tego kongresu, wyraźnie powiedzieli, że od różnorodności, od tego, że muszą współoddziaływać ze sobą różne kultury narodowe, zależy stabilność systemu społeczno-gospodarczego, jego rozwój, zależy od tego, czy będzie ta różnorodność, czy nie. No i wiele było wypowiedzi właśnie w tym duchu tam. No, ja nie wiem, może uciekłem trochę od pytania, ale myślę, że
Myślę, że uwagi pana profesora są świetnym wstępem do naszej dyskusji. A kontynuując, tak jak już wspomniałem, chciałbym poprosić o głos i o zabranie głosu przez pana profesora Jana Wenta, drugiego z geografów w gronie naszych ekspertów. I panie profesorze, ja tutaj chciałbym zadać może bardziej szczegółowe pytanie. Co to znaczy dzisiaj, pańskim zdaniem, geograficzny, czy też szerzej, przestrzenny wymiar siły narodowej, przestrzenny wymiar bezpieczeństwa narodowego? Jak możemy dzisiaj traktować geopolitykę, pańskim zdaniem, w kontekście budowania całego zestawu narzędzi, jakimi możemy badać bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe? Ponieważ możemy oczywiście bardzo wąsko rozumieć geopolitykę jako wpływ geografii fizyczno, czyli przestrzeni fizyczno-geograficznej na politykę, tak jak niektórzy uważają bardzo wąsko stosunki międzynarodowe jako stosunki tylko między narodami, ale doskonale wiemy, że to pojęcie jest znacznie bardziej pojemne i wchłania w siebie większą liczbę kategorii od państw przez organizacje międzynarodowe, etnosy i tak dalej, plus przedsiębiorstwa, organizacje ponadnarodowe, tak i geopolityka to przestrzenny wymiar polityki. Bardzo często mówimy dzisiaj o geografii internetu, o geografii, mówiąc o przestrzennym wymiarze walki, czyli starcia dwóch przeciwstawnych sił, używamy tych pojęć właśnie geograficznych, chociażby w odniesieniu do przestrzeni kosmicznej. Jakie czynniki geograficzne czy czynniki przestrzenne są szczególnie istotne w badaniu budowy siły, w badaniu siły narodowej, w badaniu bezpieczeństwa narodowego pańskim zdaniem? Dziękuję bardzo. Dziękuję też panu profesorowi za ten wstęp. Ja, podobnie jak pan profesor, ucieszyłem się z tytułu dzisiejszego zjazdu, aczkolwiek myślę, że koniecznie trzeba podkreślić tutaj znaczenie współczesnych przemian. Przede wszystkim społecznych. Wydaje mi się, że nie powinniśmy jako ludzie zajmujący się badaniami geopolityki dać się sprowadzić do wąskiego, przestrzennego pojmowania tych badań, tak jak to szereg krytyków w mediach i w literaturze proponuje. Geografia to oczywiście różnorodność, ale podstawowy paradygmat, mam nadzieję, że wybitny profesor geografii, pan profesor Długosz, który tutaj również jest z nami, zgodzi się, to przestrzeń, paradygmat przestrzeni. Tym geografowie się zajmują. Zróżnicowaniem przestrzeni, tym się różnimy od innych dyscyplin. Ta przestrzeń, podobnie jak pojęcie narodu, współcześnie ulega przedefiniowaniu. My, czy geopolityka zaczynała od badań w klasycznej przestrzeni fizycznej. Dzisiaj jesteśmy już daleko, daleko za pojęciem przestrzeni, zmian warunków ekonomicznych, przestrzeń społeczna, stereotypy, geopolityka krytyczna, a pan doktor prowadzący naszą rozmowę wspomniał o chyba najważniejszej przestrzeni, z którą współcześnie geopolityka się styka, z cyberprzestrzenią, w jej wielowymiarowym ujęciu. Współcześnie krytyka części badań geopolityki, bo pozwolę sobie na moment, na chwilę tylko, wrócić do pierwszego pytania, jest w pewnym stopniu uzasadniona. Góry, rozumiane w znaczeniu XIX-wiecznej bariery, nie są już taką barierą w sensie militarnym, w sensie transportowym czy ekonomicznym. Ale my już jesteśmy więcej niż 100 lat od tego czasu. Dzisiaj przestrzeń ma zupełnie inny wymiar. Jakie wymiary przestrzeni, jaka geopolityka? To pokazują najnowsze prace dotyczące bezpieczeństwa, dotyczące obronności, dotyczące próby zachowania suwerenności.
w literaturze nie tylko anglosaskiej, ale także coraz częściej spotykane w literaturze polskiej, także polskich geografów. Dzisiaj geografia zajmuje się również przestrzenią, cyberprzestrzenią, cyberterroryzmem, wpływami w cyberprzestrzeni na kształtowanie świadomości. Jest to nowe, bardzo wymagające pole badań, oczywiście absolutnie niezawężone dla geografów, otwarte dla każdego, kto zechce się tym zajmować. Tak więc widzę jeszcze bardzo dużo możliwości prowadzenia badań i dziękuję za to pytanie. Dziękuję, panie profesorze. Jeżeli mówimy siła narodowa, czy w ogóle poruszamy problem bezpieczeństwa narodowego, to bardzo często, myślę, że nawet w pierwszej kolejności, myślimy siły zbrojne współcześnie, klasyczne konflikty. Choć nie tylko, powiedzieliśmy o cyberprzestrzeni, pan profesor Wendt powiedział o cyberprzestrzeni, o geografii internetu, ale myślimy siły zbrojne. I pytanie dzisiaj, tak naprawdę, które sobie musimy postawić, jaka jest kondycja sił zbrojnych Rzeczpospolitej? Jak wygląda nasza siła narodowa przez pryzmat sił zbrojnych? No i bardzo często, jeżeli tykamy się z eksperckimi głosami, z ekspertyzami, z opiniami ekspertów dotyczącymi sił zbrojnych, słyszymy, najsłabszym komponentem sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej jest marynarka wojenna. Czyli marynarka wojenna to jest obecnie muzeum. Poruszam ten temat i kieruję swój wzrok w stronę pana profesora, komandora Piotra Mickiewicza. W mijającym tygodniu mieliśmy rocznicę bitwy pod Oliwą. Mamy piękne, chlubne karty naszej floty. Mamy także zwodowanie, niektórzy mówią, najdroższej motorówki świata, czyli niedoszłej korwety Gawron, obecnie ORP Ślązak. Panie profesorze, jak wygląda dzisiaj stan marynarki wojennej Rzeczpospolitej Polskiej i dlaczego tak źle? Dziękuję za pytanie z tezą. Dzień dobry jeszcze raz. Proszę Państwa, ja może tak, czym odpowiem na to pytanie, odniosę się do pierwszego zagadnienia. Wydaje mi się, że ono jest dosyć istotne i tak myślę, że powinniśmy skoncentrować się mimo wszystko na tym pojęciu, czy geopolityki nie ma. No jak Pan Paweł, pan przewodniczący powiedział, jestem nie tylko politologiem, ale także oficerem, byłem oficerem marynarki, jestem wykształcony także magistrem inżynierem nawigatorem i wiem jedno z okresu studiów i swojej pracy, czy służby na okrętach marynarki wojennej. Mapa prawdę ci powie. To jest takie słowo, które nawigatorzy głosili. Ja do tej pory powiem, że w naukach o polityce, w stosunkach międzynarodowych przestrzeń, już nie mapa, przestrzeń, prawdę także ci powie. W związku z tym nie mówmy o śmierci przestrzennego postrzegania świata. Ona się zmieniła w wymiarze może pionowym, nie jest pozioma, ale jednak tak. Dlaczego marynarka jest tak słaba? Dlatego, że my jako państwo nie umiemy zdefiniować swoich interesów. Otóż państwo polskie jest jednym z wielu krajów na świecie, który całkowicie zarzucił taką prostą metodę analizy i stworzenia swojej polityki, którą wielu specjalistów od zarządzania, od myślenia strategicznego opisało, czyli najpierw określamy interes narodowy, potem żywotne interesy państwa, potem strategię i ich osiąganie. My nie mamy czegoś takiego. Proszę zwrócić uwagę, że każda zmiana struktury ekipy władzy w Polsce to jest na nowo tworzenie koncepcji długofalowego rozwoju państwa, czyli wiodącej strategii kraju. No to jeżeli co 4 lata zmieniamy strategię, to możemy ją realizować? Co 8? To ostatnie. No dobrze. Ja do tej pory nie wiem, która strategia jest obowiązująca. Długofalowa strategia rozwoju 2030, czy strategia racjonalnego, czy jakiegoś tam innego dziwnego rozwoju. To odpowiedzialnego rozwoju. Szczerze mówiąc, nie wiem, co to jest odpowiedzialny rozwój. No ale dobrze, niech będzie. Proszę Państwa, nie rozumiemy interesów, nie rozumiemy roli. Na ostatnim spotkaniu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów właśnie usiłowałem uświadomić Państwa decydentów, że tak naprawdę
o tym, że nie będziemy mieli marynarki wojennej, najboleśniej przekonamy się w roku 2024, bo przecież 76% nośników energii będziemy sprowadzać do kraju drogą morską. To kto ochroni ciągłość tego transportu? A jeżeli nie ochronimy ciągłości tego transportu, to kto zapewni nam bezpieczeństwo energetyczne? Jeżeli nie zapewnimy bezpieczeństwa energetycznego, kto zapewni nam bezpieczeństwo społeczne i rozwój gospodarczy? Takie cztery proste pytania. W związku z tym, dopóki nie odpowiemy sobie na to pytania, żeby było jasne, nie krytykuję obecnych decydentów, marynarka wojenna upada od roku 1995. Z chwilą, kiedy zakończył się proces dochodzenia do programu realizacji procesu uzyskiwania członkostwa Polski w NATO, zakończyła się rola marynarki wojennej jako rodzaju sił zbrojnych wprowadzających Polskę do NATO. I ten proces spowodowany był bardzo prostym faktem. Myśmy wpadli na taki szaleńczy, genialny pomysł, że bezpieczeństwo Rzeczpospolitej gwarantowane jest przez artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego, nie czytając artykułu 3, 4 i rozumiejąc zapisu artykułu 5. W konsekwencji stwierdziliśmy, że zwartość NATO, czyli operacje poza artykułem 5, to jest absurdem, że artykuł 5 ma być gwarancją bezpieczeństwa, a my koncentrujemy się na działaniach poza artykułem 5, stał się główną wytyczną polskiej polityki. Zapomnieliśmy, że głównym zadaniem paktu obronnego jest ochrona terytorium traktatowego, a rolą państwa członkowskiego w tym pakcie jest ochrona tej części terytorium traktatowego, której ma ulokowane interesy. W związku z tym w przypadku Polski jest to Bałtyk i tak zwana wschodnia flanka NATO. O tym żeśmy zapomnieli. W związku z tym nie ma marynarki wojennej. Jak sobie przypomnimy, to już nie będzie marynarki wojennej, ponieważ ją się buduje latami. A z tej triady, którą zawsze definiuje się siły morskie państwa, czyli ciągłość, nowoczesność, tradycja, ciągłości nie ma, nowoczesności nie ma, a tradycją nie obronimy Rzeczpospolitej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kontynuując temat sił zbrojnych, no nie sposób, Szanowni Państwo, nie odnieść się do nowych zagrożeń. Najczęściej, jeśli mówimy o zagrożeniach militarnych dla Rzeczpospolitej, mamy gdzieś przed oczami nacierające zgrupowania pancerno-zmechanizowane potencjalnego przeciwnika, współcześnie przeważnie gdzieś tam ze wschodu nacierające kolumny czołgów, wozów opancerzonych, uderzenia lotnicze i tak dalej, i tak dalej. Natomiast musimy wiedzieć, że dzisiaj, i to pokazał dobitnie przykład lutego 2014 roku, czyli aneksja Krymu przez Federację Rosyjską, mamy do czynienia z wojną nowej generacji. Równie ważne co liczba czołgów, liczba samolotów, liczba zestawów artyleryjskich, jest także przygotowanie mentalne społeczeństw, narodów do potencjalnej agresji. Raport Najwyższej Izby Kontroli z 2012 roku pokazał dobitnie, że Polska nie posiada efektywnego systemu obrony cywilnej. Do niedawna również nie było systemów terytorialnego reagowania przez siły zbrojne. Wojska operacyjne w tym kształcie, w którym są obecnie, ich liczebność no w żaden sposób nie dawała gwarancji ochrony, w pełni ochrony i obrony infrastruktury krytycznej. Od niedawna mamy do czynienia z rozwojem wojsk obrony terytorialnej. W związku z czym swoje pytanie chciałbym skierować do pana profesora Andrzeja Zapałowskiego, byłego oficera Wojsk Obrony Terytorialnej. Panie profesorze, jak pan ocenia dzisiaj rolę Wojsk Obrony Terytorialnej w budowaniu siły narodowej Rzeczpospolitej? Jakie są plusy, jakie są minusy pańskim zdaniem tego projektu? Jak pan widzi w ogóle perspektywę jego rozwoju? Szanowni Państwo, powiem tak. Jeżeli mamy mówić wąsko o obronie tylko terytorialnej, dobrze, że ona jest. Ale tak naprawdę osoby, które tworzą tą koncepcję obrony terytorialnej, one nie były przygotowane do jej tworzenia. A te osoby, które były przygotowane przez lata, nie zaproszono do ścisłego grona budowania tej koncepcji. Proszę Państwa, 2011 rok, minister Klich podejmuje cztery decyzje
za które powinien być Trybunał Stanu. Mnie nie interesuje, kto jest z jakiej opcji politycznej. Pierwsza decyzja, zawieszenie służby wojskowej z poboru. Kończą nam się rezerwy. W niektórych rankingach światowych przy Polsce liczba rezerw zero pokazują. To nie jest prawdą, ale ten. Drugie, proszę Państwa, rozwiązuje dwa ostatnie okręgi wojskowe. Przypomnę, w 1998 roku on, minister Onyszkiewicz, rozwiązał 4. Przed wojną było 10 okręgów korpusów. Ja nie muszę tłumaczyć, że dla, oczywiście w czasie pokoju pełnią one rolę administracyjną, w czasie wojny przejmują rolę kierowania, dowodzenia na danych obszarach działaniami obronnymi. Ja nie mówię o linii frontu. Kolejna rzecz, proszę Państwa, rozwiązuje pierwszą dywizję wschodnią. 2011 rok. Dwa lata temu zapada decyzja, odtwarzamy dywizję wschodnią o numerze 18. Proszę Państwa, kilkadziesiąt miliardów złotych wyrzucone w błoto. Rozwalona infrastruktura. Zniszczone zasoby osobowe, kadrowe. Nie mówiąc już o sprzęcie, który po prostu rozdysponowano, nawet te 300 czołgów, które teraz ma się przywracać do służby. Proszę Państwa, ktoś podejmuje taką decyzję, fundamentalne dla sił zbrojnych, i nie ponosi żadnej odpowiedzialności, i nikt nawet nie podnosi tego. I ostatnia rzecz, o której było pytanie. On dobija obronę terytorialną. Rozwiązuje ostatnie bataliony obrony terytorialnej, a wcześniej było kilka brygad obrony terytorialnej. Co prawda to były brygady z poboru, ale były kadry. I my teraz znowu tworzymy coś od zera, coś odbudowujemy. To jest jakby jedna rzecz. Ja potem Państwu, bo mam krótki wykład, pokażę pewną specyfikę pewnych rzeczy. I teraz, zabierają się za to ludzie, którzy zakładają 53 tysiące Wojsk Obrony Terytorialnej. Z czego to? Dwa, przekładają jakby system mentalnościowy wojsk operacyjnych na obronę terytorialną, co jest absurdem. Wpisują tylko w ustawę funkcjonowanie obrony terytorialnej. I proszę Państwa, poza tym wszystkie regulaminy, które są abstrakcyjne, absurdalne, które będą blokować i w pewnym momencie zniechęcać w ogóle do funkcjonowania tej formacji. Nie ma w ogóle żadnego ruchu, nie ma wizji, po prostu są jakby tematy zastępcze. Ja bym tutaj nie chcę zbyt głęboko iść w to. Ja tylko Państwu zwrócę uwagę na jedną rzecz. W Przeglądzie Geopolitycznym chyba dwa numery temu opublikowałem taki tekst dotyczący jakby pewnej wizji obrony terytorialnej i zwróciłem uwagę na taki element ciągłego małpowania czegoś w Polsce od jakichś innych podmiotów. Proszę Państwa, ...40% ludzi mieszka na wsi. Na wsi funkcjonują ochotnicze straże pożarne, które zrzeszają 700 tysięcy członków. 230 tysięcy członków jest w oddziałach bojowych, które są zazwyczaj w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. 230 tysięcy na wsi. 60% ludzi mieszka w miastach. I teraz, proszę Państwa, nikt nie jest tak sprawny, jak sekcja obrony OSP w danej wsi, a my przygotowujemy zamiast w innym kierunku kompanie OT w powiatach, które mają z nimi się rywalizować i wyprzedzać. Absolutnie.
Ale co chcę powiedzieć? Jeżeli ktoś się mnie zapyta, jakie ilości zasobów osobowych powinna mieć obrona terytorialna, to powiem, że nie wiem. Bo to musi pokazać potrzeby i zaplecze osobowe, które realnie posiadamy albo będziemy posiadać. Ale tutaj, proszę Państwa, fundamentem jest zupełnie coś innego. W ogóle zmiana podejścia do tego rodzaju sił zbrojnych. I pytanie, bo ja później w wykładzie będę szerzej o tym mówił. Proszę Państwa, my tak naprawdę nie mamy zdefiniowanych naprawdę zagrożeń. Ja ostatnio mówiłem tylko, w Rzeszowie pan profesor też był, mówiłem króciutko o wojnie, która przerodziła się w konflikt w Donbasie. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ukraina walczyła w Donbasie z separatystami i Rosją. Myśmy wspierali politycznie walkę Ukrainy w Donbasie i w narracji antyrosyjskiej. Ale ja w tym moim krótkim wykładzie zwróciłem uwagę na coś innego. Rosjanie nie walczyli w Donbasie. Donbas był elementem wiązania. Rosjanie walczyli o Ukrainę. A o Ukrainę o co walczyli? O zmianę percepcji społeczeństwa z prozachodniego na prorosyjskie. Poprzez pauperyzację tego społeczeństwa i tak dalej. Myśmy tego nie widzieli, przynajmniej oficjalnie politycy, Ukraińcy tego nie widzieli. I co się stało? I co się będzie działo? Kreuje się inne zagrożenie. Ja, proszę Państwa, w krótkim tekście, który jest w najnowszym przekładzie geopolitycznym, zwróciłem na to uwagę. I pytanie jest, jaka my mamy odpowiedź na to. Bo powiem jednym zdaniem. To powiedziałem jednemu z oficerów, profesorów w Rzeszowie, któremu mówiłem to w innej formie 3 lata temu na pewnej konferencji, się obraził. I kończę. Ja mu powiedziałem tak. Panie pułkowniku, wy nie przegracie w Donbasie militarnie, bo Rosja w Donbasie nie chce wygrać militarnie, ani w ogóle się ten. Wy przegracie w Donbasie ekonomicznie. Jeżeli wy tego nie rozumiecie, to po prostu przegracie tę wojnę. Dziękuję. Dziękuję, panie profesorze. I last but not least, pan profesor Paweł Soroka. Panie profesorze, chciałem pana zapytać o rolę przemysłu zbrojeniowego w budowie siły narodowej i rolę w ogóle przemysłu. Jak pan ocenia ostatnie 30 lat, jak wyglądała pańskim zdaniem, w pańskiej perspektywie polityka poszczególnych, może nie konkretnie konkretnych rządów, ale w ogóle polityka polskich decydentów wobec naszego przemysłu zbrojeniowego? Niektórzy mówią, że lepiej i taniej przecież można kupować za granicą. Czy naprawdę? Polska odziedziczyła po układzie warszawskim dość znaczny przemysł zbrojeniowy. On był budowany etapami. Zachowały się w znacznym stopniu jeszcze zakłady po centralnym okręgu przemysłowym, bo Niemcy nie niszczyli tych zakładów, oni je wykorzystywali. Potem była wojna koreańska, to był taki etap znacznej rozbudowy polskiego przemysłu obronnego. I kolejny taki okres, który pośrednictwo rozwoju przemysłu w Polsce, to były lata Gierkowskie. Trzeba przyznać, że wtedy te pożyczki, które były za granicy, to w dużym stopniu były kierowane na budowę potencjału przemysłowego. Niektóre zakłady były nowoczesne, bo wtedy zaczęto sprowadzać, jeśli chodzi o różne dziedziny przemysłu cywilnego, także licencje zachodnie. Natomiast jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy, oczywiście byliśmy w wykładzie warszawskim, pozyskiwaliśmy licencje rosyjskie, radzieckie. Pozyskanie licencji oznacza, że jeśli nabywamy sprzęt wojskowy, jeśli go kupujemy, to kupujemy prawo do jego produkcji, pozyskujemy technologię, także z możliwością eksportu.
na przykład Polska stała się w okresie PRL-u znacznym producentem sprzętu pancernego. Rocznie produkowaliśmy kilkaset czołgów. Czołgi to były nie tylko na wyposażeniu polskiej armii, ale także były eksportowane do innych państw, w tym do państw trzeciego świata, do krajów arabskich. W latach już transformacji był taki okres, gdzie tą produkcję kontynuowaliśmy, mianowicie dochodziło do tak zwanej polonizacji czołgów T-72, które były początkowo właśnie produkowane w licencji radzieckiej i zostały doprowadzone do poziomu PT-91 twardy. To było osiągnięcie polskiego przemysłu zbrojeniowego w tej dziedzinie. Ostatni taki kontrakt eksportowy tej produkcji miał miejsce już w tej chwili prawie 10 lat temu do Malezji. 40 czołgów Malezja od nas zakupiła. Natomiast jaka była polityka w stosunku do przemysłu zbrojeniowego po 1989 roku? Oczywiście po rozpadzie Układu Warszawskiego, po rozpadzie Związku Radzieckiego, po rozpadzie systemu dwublokowego był taki okres, który prezydent Bush określił dywidendą pokoju, że trzeba środki na obronność przenosić na cele cywilne. W związku z tym, nie tylko w Polsce, ale w wielu państwach miała miejsce redukcja uzbrojenia. Temu towarzyszył układ o redukcji zbrojeń konwencjonalnych w Europie. Także wtedy bardzo znacznie zredukowaliśmy nasze siły pancerne, wojsko zmechanizowane, lotnictwo, artylerię. Miało to też swoje reperkusje, jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy. Mianowicie jego moce produkcyjne były w coraz mniejszym stopniu wykorzystywane, a też jeszcze nałożyły takie postawy pacyfistyczne pierwszych ekip solidarnościowych. Tutaj była mowa o ministrze Klichu, no trochę później, prawda, jak bym sprawował urząd ministra obrony narodowej, ale warto pamiętać, że on się wywodził z ruchu wolności i pokój, to byli pacyfiści. I później taka osoba została ministrem obrony narodowej. Być może to była przyczyna niektórych jego decyzji, o których tutaj mówił pan profesor Zapałowski. Także był taki moment, proszę państwa, to była początek, pierwsza połowa lat 90., że naprawdę istnienie polskiego przemysłu zbrojeniowego było bardzo zagrożone. Przyjeżdżały już wtedy delegacje amerykańskie, które oferowały sprzedaż uzbrojenia i zanosiło się na to, że powoli ten przemysł będzie upadł, ale ogół stawiły załogi, bo w przemyśle zbrojeniowym zawsze były silne związki zawodowe i było dużo protestów w tych środowiskach, ja blisko tych wydarzeń, które jednak spowodowały, że te decyzje, które mogły doprowadzić do likwidacji tego przemysłu, na szczęście nie zostały zrealizowane. No później powstały koncepcje konsolidacji tego przemysłu. Konsolidacja miała oznaczać, żeby tworzyć silne podmioty, coś takiego na wzór koncernu, bo taka konsolidacja dokonywała się w innych państwach, w tym na Zachodzie, na przykład w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych. Mamy już potężne koncerny zbrojeniowe, największe koncerny zbrojeniowe na świecie. I żeby sprostać tej konkurencji na rynkach zagranicznych, trzeba było się konsolidować, żeby nie powielać pewnych programów, nie dublować, żeby łączyć środki na prace badawczo-rozwojowe, żeby większe kapitały gromadzić. I powstały takie pierwsze programy konsolidacji polskiego przemysłu zbrojeniowego. Ona się zaczęła na początku XXI wieku, ale miało miejsce to, o czym tu dzisiaj też była mowa. Przychodziły do władzy kolejne ekipy i każda próbowała realizować nowy, zmieniony program konsolidacji polskiego przemysłu obronnego. Nie było tej ciągłości. Także dopiero konsolidacja się dokonała około 10 lat temu. Najpierw w postaci tak zwanej grupy GUMAR, która miała różne wady. Część zakładów nie chciała wejść właśnie do grupy GUMAR. Między innymi tak zwane wojskowe zakłady remontowo-produkcyjne. No i w końcu trzech ministrów się dogadało. Minister przekształceń własnościowych, jak już tam Skarbu Państwa, jak był ten resort, minister obrony narodowej i minister gospodarki, jak był ten resort, bo już teraz resortów nie ma. I powstała Polska Grupa Zbrojeniowa. Także konsolidacja się dokonała. I podmioty państwowe weszły do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Natomiast warto pamiętać,
że polski przemysł węglowy to jeszcze są po pierwsze polskie firmy prywatne, ale to są małe firmy. One są ważne, bo one przechwyciły między innymi inżynierów, którzy odchodzili z sektora państwowego. Mają taki charakter innowacyjny. One są kooperantami tych dużych zakładów państwowych, wspomagają ich działalność. Mamy też przemysł zbrojeniowy zagraniczny w Polsce, ale on nie powstał w ten sposób, że budowali tak inwestycje na zielony port, greenfield, zagraniczni inwestorzy, tylko po prostu sprzedaliśmy niektóre zakłady zbrojeniowe firmom zagranicznym. Chodzi głównie o przemysł lotniczy. Polska miała tradycję, jak wiemy, w tym przemyśle i przed wojną, bo produkowaliśmy takie samoloty jak Łosie, jak P-11, jak Karasie, zupełnie przyzwoite samoloty, nie mówiąc o mniejszych maszynach. Po wojnie też w okresie PRL-u właśnie produkowaliśmy sprzęt na licencji radzieckiej. No teraz to się może wydawać takie bardzo szokujące. Mieliśmy problemy ze zbudowaniem samolotu Iryda, ale to na osobną rozmowę, jakie były przyczyny. Ostatnio pojawiał się projekt, żeby zbudować polski samolot odrzutowy, szkolno-bojowy. Nikt z decydentów tego nie pochwycił. Także jesteśmy zdani na import. Ostatnio importowaliśmy 8 samolotów szkolnych z Włoch. M346 Armaci. Notabene jest to konstrukcja rosyjska, którą właśnie kupili. Natomiast proszę sobie wyobrazić, lata 50. wojny koreańskiej, w ciągu kilku lat uruchamiamy z licencji radzieckiej produkcję samolotów MiG-15 i 17, które były wtedy bardzo nowoczesne, należały do najnowocześniejszych. Polska ich wyprodukowała prawie 1000. I to robił jeden zakład w Mielcu. Także nas na to było stać. Były tam później te niektóre wersje rozwijane. To samo było ze śmigłowcami. Jeśli chodzi o produkcję śmigłowców bojowych i cywilnych, to tylko nieliczne państwa mają na świecie i w Europie. Niemcy, Francuzi, Włosi, Anglicy, oczywiście przedtem Związek Radziecki, teraz Rosja. Natomiast Polska uruchomiła produkcję śmigłowców w 1956 roku z licencji radzieckiej, ale potem się dorobiliśmy własnej konstrukcji, między innymi Sokoła. Także wersję taką uderzeniową, którą nazywamy Górzec. Co się okazuje? Zarówno zakłady w Mielcu, które między innymi produkowały te ligi samolotu bojowo-odrzutowe, jak i wytwórnia w Świdniku została sprzedana inwestorom zagranicznym. Również wytwórnia silników odrzutowych, turbinowych, duży zakład w Rzeszowie, też został sprzedany inwestorom zagranicznym. W zasadzie cały, proszę Państwa, przemysł lotniczy przydało pęciu zakłady, które miały bardzo duże tradycje, budowały samoloty mniejsze, ale miały bardzo duże doświadczenie. Ostatnia taka polska konstrukcja to były tak zwane orliki, samoloty szkolne, które szkolą polskich pilotów wojskowych, nawet stacjonują w tej chwili w Radomiu. Te zostały sprzedane koncernowi europejskiemu. Najpierw to była tak zwana firma, to była hiszpańska. W tej chwili tam jest remont i serwis samolotów transportowych CASA. W Mielcu w zasadzie produkcja samolotów wojskowych została już zakończona. Ostatnie to były, może jeszcze jakieś sztuki są produkowane w Ryzy. To są samoloty, polonizacja AN-28 rosyjskiego samolotu. Jest to samolot taki lekki, transportowy, ale także może wykrywać w wersji tak zwanej właśnie Bryza całe nad morzem, może niszczyć całe nad morzem. I w zasadzie tam jest montaż śmigłowców Black Hawk. W Świdniku też, z tego co do mnie sygnały docierają, to produkcja Sokołów już będzie zaprzestana. Dokonuje się ta produkcja i w Mielcu podobnie elementów podzespołów, skrzydeł, drzwi do samolotów pasażerskich zachodnioeuropejskich. Jedyne co zostało w przemyśle lotniczym polskie to są wojskowe zakłady lotnicze. Mamy ich kilka, numer 1, numer 2 i 4, ale one mają charakter remontowy, remontują sprzęt lotniczy.
w Łodzi Izabel 1 remontuje śmigłowce, a te pozostałe remontują te samoloty rosyjskie, które szynowy poradzieckie Mi-29 i Su-22 remontowały. Jest pewien tam, mam pewne możliwości do serwisu F-16, ale dużo, dużo mniejsza, niż nie były nadzieje, bo niestety offset został wynegocjowany nie najlepszy. Nie chcę przedłużać, jeszcze na koniec powiedzieć, co się udało. To udało nam się zachować przemysł radiolokacyjny. Mamy duże tradycje, zawsze się liczyliśmy w Układzie Warszawskim, w tej dziedzinie produkujemy różne klasy radaru, różne dobre radary. Liczymy się tutaj na rynku europejskim. Udało nam się uzyskać zdolności i kontynuować, jeśli chodzi o broń przeciwlotniczą, zarówno artyleristą, to są takie zakłady w Tarnowie, które produkują działka przeciwlotnicze, zakłady mechaniczne, i rakiety bardzo krótkiego zasięgu. No, znane są, prawda, Gromy, to jest polonizacja radzieckiej Igły, notabene były sprowadzanie użyte w czasie wojny gruzińsko-rosyjskiej. Gruzini otrzymali chyba wtedy decyzję prezydenta Kaczyńskiego. Są rozwinięte warianty tej broni, tak zwane zestawy Poprad. W tej chwili są kończone prace konstrukcyjne i myślę, że to będzie udana system Piorun. To wchodzi na uzbrojenie stopniowo i jest dość znacznie już nasza armia uzbrojona, zarówno wojska operacyjne, jak także wojska obrony terytorialnej, jeśli chodzi o systemy przenośne. Także tutaj nam się udało. I jeszcze na zakończenie dwie sprawy. Bo Polska kiedyś produkowała transportery opancerzone wspólnie z Czechami, no między innymi tak zwane Skoty. To były lata 70. To była właśnie licencja i współpraca z Czechami. Później jak ten sprzęt schodził z uzbrojenia, no to nabyliśmy dużo transporterów radzieckich BWP 1 i 2, które już w tej chwili są stare i schodzą z uzbrojenia. Ale udało nam się pozyskać licencję z Finlandii od firmy Patria, transportera, który nazwaliśmy Rosona. Chłowy transporter opancerzony, który się sprawdził w Afganistanie. Wyprodukowaliśmy go już w Polsce w zakładach mechanicznych, które teraz przybrały nazwę Rosona w Siemianowicach Śląskich. To jest udany przykład pozyskania uzbrojenia zagranicznego i jego polonizacji. Coraz więcej części produkujemy właśnie do Rosomaków w Siemianowicach Śląskich w kooperacji z nimi zakładami uzbrojeniowymi. I ostatnia sprawa, artyleria samobieżna. Bo właśnie między innymi walki w Donbasie pokazały, że ta broń się bardzo liczy. Artyleria rakietowa, artyleria samobieżna większego zasięgu. Tu Polska się liczy. Produkujemy takie zestawy, które są nazywane Langusta. Tu się stało Bałkowa. To jest jakby współczesna Katiusza o znacznie większych możliwościach, znacznie nowocześniejsza. I pozyskaliśmy armato chałubice, działa samobieżne o dużym kalibru, 75 mm, donośność 40 km, mam na myśli Krab. To jest też taka polonizacja, bo konstrukcja to jest brytyjska. Huta Stalowa to dobrze opanowała i coraz więcej chodzi na zbrojenie. I jeszcze do tego doszedł samobieżny moździerz Ra, też w Hucie Stalowa. Kończąc powiem, że Huta Stalowa jest jednym z tej chwili najważniejszych zakładów zbrojeniowych. Notabene, pewno Państwo wiecie, że Huta Stalowa została sprzedana Chińczykom, ale nie część zbrojeniowa, tylko ta część cywilna, stwarzająca maszyny budowlane. Dziękuję Panie Profesorze. Szanowni Państwo, i tak proponuję zrobić taki nieco może przewrotnie, poprosić Panów nie o odpowiedź na pytanie, ale przedstawienie swojego może własnego rankingu. Rankingu środków, czy czynników może lepiej, czynników potęgotwórczych. Czyli tych czynników, które Panów zdaniem wpływają w sposób najistotniejszy na potencjał, potęgę, siłę narodową. Prosiłbym, żeby każdy z Panów przedstawił minimum trzy do pięciu takich najistotniejszych czynników potęgotwórczych, które współcześnie na progu właściwie trzeciej dekady XXI wieku w sposób najistotniejszy wpływają na
budowę siły narodowej na arenie międzynarodowej. No bo jeżeli spojrzymy na przykład na takie państwa jak Federacja Rosyjska, to zobaczymy, że liczba ludności czy potencjał gospodarczy wcale nie są tym gwarantem tej potęgi czy też wagi danego państwa na arenie międzynarodowej. Prosiłbym, żebyście panowie odnieśli te czynniki oczywiście do naszego kraju, bo dzisiaj przede wszystkim na tej debacie mówimy o Rzeczpospolitej. Jakie czynniki 3 do 5 w sposób najistotniejszy wpływają i wpływać będą na siłę narodową Rzeczpospolitej? I proszę o zachowanie tej samej kolejności wypowiedzi. Dziękuję. Ja uważam, możecie państwo się nie zgadzać lub zgadzać, że na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o siłę narodową Polski, to musimy postawić takie działania, które zapobiegną dalszemu wymieraniu narodu. Polityka społeczna, która teraz jest niewystarczająca. Ludzi ubywa i tu nie chodzi tylko o to, że zapłacimy ludziom za to, żeby mieli dzieci. Nie, tu chodzi też o to, żeby się głęboko zastanowić nad tym, co zrobić, żeby, proszę państwa, rodziny powstawały. Bo ja mam przekonanie takie jak starożytni Chińczycy, że rodzina jest podstawą społeczeństwa i narodu. Jak już patrzę na pokolenie, to młode, co tu siedzi, no to dostrzegam, że w większości oni nie radzą sobie z tworzeniem rodzin, utrzymywaniem. Nie wiem, jakie teraz są statystyki dokładnie, jeśli chodzi o ilość rozwodów. Wiemy, że nie wszyscy w ogóle zawierają małżeństwa, tylko takie zwane związki partnerskie są. Ale dla mnie to jest najbardziej zastraszające, że największe niebezpieczeństwo to jest to, że z tego powodu wymieramy. Na drugim miejscu to bym powiedział, polityka gospodarcza powinna być taka, aby radykalnie zredukować koszty działalności gospodarczej. Ja myślę, że te dotychczasowe działania obecnego rządu to jeszcze nie to. Musi być coś zupełnie radykalnego, co zmieni sytuację przedsiębiorców. Koszty pracy to jest podstawa. Trzecia rzecz to jest konieczność reindustrializacji kraju. Musimy przestać gadać o tym, że to jest epoka postindustrialna, a teraz usługi i ten czwarty sektor, piąty sektor i tak kolejne. Proszę państwa, w Niemczech mimo epoki postindustrialnej znajdują się, można powiedzieć, w porównaniu z Polską, wielkie okręgi przemysłowe. Możecie państwo pojechać nad Renem między Kolonię a Bonn. Tam jest linia kolejowa, tam jest autostrada. Przede wszystkim płynie Ren, a po przynajmniej jednej jego stronie, na całej tej odległości, stoi jeden zakład przemysłowy obok drugiego i one mają nabrzeża tam, do których przybijają ciągle barki. Ren jest taką właśnie arterią transportową, która powoduje, że też niższe są koszty transportu, bo jak wiadomo, wodny transport jest najtańszy. Niemcy się nie przejmują tym, że jest postindustrialna epoka, tylko produkują. Co jeszcze? To już 3 powiedziałem, tak? A 5 miało być? 3 do 5. No, czwarte, proszę państwa, jeszcze siły zbrojne. No bo słyszeliśmy tutaj od pana profesora, co jest z marynarką wojenną, a ta obrona terytorialna, no to ja też mówię, że to dobrze, że ona jest, tylko że ja myślę, że tych wojsk nie powinno być 50 tysięcy, tylko na przykład 10 razy więcej. 10 razy więcej. Czyli duża część męskiej, ale i też niewiasty tam, słyszałem, uczestniczą. Znacznie większa część była w to zaangażowana. I wtedy nikt by nas nie ruszył. Po prostu. By się bał. To może na czwartym poprzestałem.
Panie profesorze. No ja będę trochę kontrowersyjny, przepraszam, z góry wszystkich słuchaczy. Proszę Państwa, jak niczym dorosłym zastanawiać się nad potencjałem państwa, czy elementami potęgi państwa, to ja muszę zadać pierwsze pytanie. Jak mamy definiować państwo? Czy Jelinkiem, czy Stuartem Millem? Czyli terytorium, władza, ludność, czy wolne społeczeństwo chcące budować dobro wspólne? To jest pierwsze pytanie. Drugie moje pytanie. Co to jest współczesne mocarstwo? No ja sobie pozwolę na taką definicję, pewnie nie wszyscy się z nią zgodzą, że jest to gracz międzynarodowy zdolny do kształtowania stosunków gospodarczych, politycznych w wymiarze ponadregionalnym, ale jednocześnie posiadający zdolność do kształtowania procesów społecznych wewnątrz swojego terytorium, w obszarze przygranicznym i w miejscu ulokowania interesów strategicznych. Jeżeli tak podejdziemy do potencjału państwa i zdolności oddziaływania międzynarodowego, zdolności do kreowania ładu międzynarodowego, to ja mam następujące cechy. Po pierwsze, rządność państwa. Pierwsza cecha decydująca możliwości. Państwo mające wizję osiągania swoich celów strategicznych. Druga kwestia, bardzo wyraźnie profesor między innymi pokazała Ukraina. Zwartość społeczna i zbudowanie społeczeństwa, związanie społeczeństwa wobec określonej ideologii państwowej. Dążenie do osiągnięcia interesu narodowego. Trzecia kwestia, zrównoważony rozwój. Proszę Państwa, nikt tak nie udowodnił słabości od potęgi Francji, jak ruch żółtych koszulek. Popatrzcie Państwo, mocarstwo, które udowadnia, że nie jest mocarstwem, bo co? Procesy społeczne wydały się spod kontroli. I czwarte, proszę Państwa, w przypadku Polski, ja tu nie do końca pozwolę się zgodzić z moimi przedmówcami, ja mam ciągle takie wrażenie, że my patrzymy na możliwości obronne Polski, nie doceniając otoczenia geopolitycznego. Wolałbym zamiast budowy siły militarnej zdolnej do prowadzenia wojny, wolałbym ciągłość budowy stabilnego układu pokojowego w obszarze ulokowania polskich interesów w miejscu położenia. Ja przepraszam bardzo, ale miałem wątpliwą przyjemność funkcjonować jako wykładowca w dwóch miejscach w Polsce. Jeden to jest Kolegium Śląskie w Krakowie, gdzie ma siedzibę Instytut Politologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i druga to jest Liceum Batorego. I w obydwu miejscach przy wejściu po lewej stronie wiszą tablice z nazwiskami maturzystów, którzy zginęli w trakcie II wojny światowej. Ja przepraszam bardzo, to młode pokolenie Polaków. Moi drodzy, myśmy na przestrzeni 1939 roku zniszczyliśmy, walcząc z honorem, własną inteligencję, którą opracowaliśmy przez dwie dekady. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zastanawiałem się, czy coś po panu profesorze jednym i drugim mógłbym dodać. A w momencie, kiedy prowadzący zadał pytanie, przyszła mi do głowy taka trochę żakowska ucieczka i cytat z Napoleonem. Do wojny potrzebne są pieniądze. Pieniądze. No i jeszcze raz pieniądze. Ale pomyślałem, że tak nie można uciekać przed odpowiedzialnością. Już jestem siwy, to trzeba tak stanąć twarzą w twarz. A z drugiej strony boję się, że zostanę posądzony o argumentowanie pro domosuła. Moim zdaniem pierwszą rzeczą, która jest nam, Polakom, w Polsce, już bez jakiejś zabawy semantologicznej, w naszym kraju, tym kraju, tu gdzie żyjemy, jest potrzebna wiedza, edukacja na jak najlepszym poziomie. To jest pierwszy warunek prowadzący do zachowania tożsamości narodowej. Głęboka wiedza. Nie chcę tutaj ukłonów w stronę historyków, czy znowu w stronę geografów badających krajobraz, towarzystw krajoznawczych,
ale przecież państwo doskonale wiecie, że państwa polskiego przez ponad 100 lat nie było, a naród został. I to świadczy o sile mojego, naszego, tego polskiego, jak zwał, tak zwał, narodu, Polaków. To jest raz. Edukacja. No, mamy chwilę czasu na dyskusję, ale nie jest szkoda tracić tego czasu na ocenę stanu, zmian, reform edukacji w Polsce. Pozostawiam to państwu do własnej oceny. Żeby edukację to podsumować, powiem, że moim zdaniem jest fatalnie, a swoje opinie opieram na ponad 30-letniej pracy zawodowej nauczyciela akademickiego, licealnego i w pewnym momencie także gimnazjalnego w zakresie kilku przedmiotów, do których mam odpowiednie kompetencje. Wiedza raz. Druga rzecz to internet. Umiejętności poruszania się w sieci. Ale nie na poziomie włączenia gry komputerowej. Nie na poziomie uruchomienia mniej lub bardziej skomplikowanej aplikacji, którą dokonujemy różnego rodzaju czynności, ułatwień, kontaktów, funkcjonowania w sieci na różnego rodzaju profilach. Wydaje mi się, że powinniśmy starać się stworzyć, zbudować społeczeństwo informatyczne. Miliony Polaków powinni umieć operować w sieci na poziomie przeciętnych hakerów, a 10% powinna być w czołówce, jeżeli chodzi o te umiejętności. Nie widzę nic złego, aczkolwiek nie polecam takich działań. To by było takie sympatyczne, gdyby na przykład Urząd Prezydenta Federacji Rosyjskiej w momencie, kiedy otwiera komputer, zobaczył orła. Dlaczego tylko Estończycy mają widzieć rosyjskiego orła, jak otwierają swoje komputery? No, tego nie rozumiem. Skoro można zhakować stronę Ministerstwa Obrony Narodowej Estonii, no przecież w tym momencie nie mówimy ani o wielkości państwa, ani o liczbie komputerów, tylko o zhakowaniu pewnego systemu. No to zabezpieczenia tego systemu, czy to Estonia, czy inny kraj, to są porównywalne, bo mówimy o umiejętności kilkunastu osób, a nie o tysiącach czy milionach wpompowanych w system. My powinniśmy być w tym najlepsi. A jesteśmy w tym dobrze, przynajmniej w wersji rynkowej, przynajmniej w różnego rodzaju konkursach, o których państwo możecie się dowiedzieć. Trzecia rzecz to budowa społeczeństwa obywatelskiego. Budowa, którą obserwujemy w Polsce od kilkudziesięciu lat. To społeczeństwo jest jeszcze słabe, ale ono zaczyna się już tworzyć. A wcześniej mieliśmy potężne, silne społeczeństwo w okresie Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ale ono było ograniczone do 15-20% szlachty. A współcześnie ono powinno objąć jak najszersze grupy ludzi. My powinniśmy, a tego nie umiemy, sobie ufać, razem współpracować, być skupieni wokół jakiejś przewodniej idei i myśli. Nie chcę tutaj proponować żadnej myśli, żadnej idei, bo to wtedy nie będzie społeczeństwo. To wtedy będzie narzucenie jakiejś idei, ideologii, religii, czego bądź. My to powinniśmy sami wypracować. To powinno powodować, że niektórzy z nas, z
skrajnych sytuacjach będą podejmowali decyzje pro całej grupy. Coś, co się nazywa bohaterstwem, coś, co się nazywa patriotyzmem. I wtedy jesteśmy w stanie utrzymać na wysokim poziomie siłę narodu, a przede wszystkim naród. Oczywiście to wszystko się powinno odbywać nie tylko w krótkotrwałej perspektywie, która niestety, o czym mówili moi wspaniali przedmówcy, panowie profesorowie, ograniczona jest do rządów jednej opcji, albo w karykaturalnych sytuacjach wręcz do rządu jednego ministra, gdzie jego następca na stanowisku ministra, proszę mi wybaczyć to nie lekceważenie, to po prostu za dużo przykładów, ministra czego bądź, zmienia całkowicie politykę swojego ministerstwa, posuwając się wręcz do karykaturalnej sytuacji zdejmowania zdjęcia swojego poprzednika, bo nie jest z tej opcji, bo się nie zgadza z jego poglądami. Nie chodzi o żadne personalia. Chodzi mi o coś, czego w Polsce ze smutkiem nie widzę. O ciągłość państwa. Państwo jest silne, kiedy jest pewną spójnie rozwijaną koncepcją, obejmującą wszystkich obywateli. Wszystkich. Nie wybraną opcję, nie grupę jakichś zwolenników jednej partii, nie lepszych, nie gorszych. Dlatego w Polsce, i chciałbym być dobrze zrozumiany, absolutnie nie chodzi mi o ostatnie 4 lata. To nie chodzi o ostatnie 4 lata. Tego w Polsce nie ma. Nie mamy tyle czasu. Mimo tego, że pan prowadzący dyskusję jest łaskawy i jeszcze mnie przerwał, a niewykluczone, że ten brak wspólnoty ideologicznej to jest dziedzictwo naszego społeczeństwa szlacheckiego, gdzie mieliśmy bardzo silne zróżnicowanie społeczne, o czym akurat w Galicji w XIX wieku państwo się tragicznie mogliście przekonać. Łatwo nas, Polaków, było skłócić i przeciwstawić jednych drugim. Brakuje tego. Reasumując, społeczeństwo obywatelskie, wiedza i system komputerów. Dziękuję bardzo. Dziękuję i proszę o bardziej zwięzłe wypowiedzi i czynniki potęgotwórcze. Szanowni Państwo, tak powiedzmy, bez bardzo głębokiego zastanawiania się, bo na to dość trudne pytanie, trzeba mieć troszeczkę czasu. Tak, to co mi tak intuicja w pierwszym momencie podpowiedziała, proszę Państwa, w tej chwili tak naprawdę wojny w zakresie nie wojen kinetycznych, tylko innego rodzaju toczą się w obszarze społeczeństwa. Więc należy tutaj przede wszystkim zbudować odporność społeczeństwa na działania wojny informacyjnej, tak ogólnie mówiąc. I tutaj struktura naszego społeczeństwa jest dobra, tylko trzeba ją wzmocnić i nie popsuć. To jest pierwsza rzecz tak ogólnie. Druga rzecz, oczywiście potencjał ekonomiczny, który będzie warunkował budowę potęgi. I trzecia rzecz, proszę Państwa, odpowiedni system obronny. Dlaczego? Bo w tej chwili mamy wiele systemików, które są przez polityków różnie walczone, ale nie mamy docelowej struktury jednoznacznego systemu obronnego. Jak ja w tej chwili słucham, że tutaj tak, należy zwiększać ilość czołgów, przychodzi nowy minister, kładziemy nacisk na ten rodzaj sił zbrojnych, tutaj trzeba wzmocnić współpracę międzynarodową. Proszę Państwa, to jest chaos. Chaos, to nie ma systemu.
dlatego mówię system, nie tylko zasoby osobowe, nie tylko zasoby materialne sił zbrojnych, ale przede wszystkim ułożenie tego wszystkiego w system i ten system ma generować poprzez swoje synergiczne oddziaływanie potęgę państwa. Dziękuję. Ja tutaj się zgodzę z panem profesorem Witoldem Wilczyńskim, że niezwykle ważną kwestią jest zatrzymanie dotychczasowych niepokojących trendów demograficznych, bo rzeczywiście maleje wskaźnik urodzeń, ludzie żyją dłużej, coraz więcej mamy ludzi starszych, coraz mniej mamy ludzi wieku produkcyjnych, między 18 a 60-65 lat życia, a od nich zależy kondycja gospodarki. Bo jak wiadomo, czynnikiem, o którym też tutaj była mowa, niezwykle ważnym jest kapitał ludzki, takie jest w tej chwili pojęcie. W wielu dziedzinach. W dziedzinie nauki, w dziedzinie gospodarki, w dziedzinie usług. Liczy się przede wszystkim człowiek z wiedzą i kwalifikacjami. W związku z tym drugi taki czynnik to jest system nauczania, system oświaty na różnych szczeblach. Przy czym szczególnie odbudowy wymaga szkolnictwo techniczne. Mam na myśli zarówno technika, jak i politechniki. Bo w momencie, kiedy się w Polsce dokonywała deindustrializacja, bo około 1/3 przemysłu upadła, w wielu takich mniejszych miastach to w ogóle główne zakłady przestały istnieć, przestały też funkcjonować szkoły zawodowe, technika były zamykane. To się odbijało potem na ilości kandydatów na studia na politechnikach i mamy w tej chwili lukę pokoleniową wśród inżynierów. Dominuje pokolenie 50-60 lat, ale już emerytów. A przecież jesteśmy w czasach, gdzie się niebywale rozwija technika. Przyspieszy rozwój technologii. Widzimy to na przykładach Chin. Chiny bardzo to sobie, bardzo te procesy dostrzegły i bardzo w tą dziedzinę inwestują i zaczynają doganiać, a może nawet w niektórych dziedzinach przeganiać Stany Zjednoczone. Powinniśmy tutaj brać z nich przykład. Jeśli chodzi o gospodarkę, to jest sprawa oczywista, że silny potencjał gospodarczy to z jednej strony także silny potencjał wojskowy, bo trudno stworzyć silne siły zbrojne bez silnego potencjału gospodarczego, to także zabezpieczenie potrzeb społecznych. Bezpieczeństwo społeczne bez silnej gospodarki nie jest możliwe. Ja też działam w Polskim Klubie Przemysłowym, to jest taka społeczna organizacja opiniotwórcza, opiniodawcza istniejąca od 1993 roku. I uważam, że jednak podstawą gospodarki jest przemysł, bo on jest najbardziej skooperowany z innymi dziedzinami. On tworzy dużo miejsc pracy. W przemyśle są wdrażane technologie nowoczesne. Szereg usług działa na rzecz przemysłu, one są powiązane z przemysłem. Oczywiście przemysł dzisiejszy to nie taki jak 10 lat temu, jak 20, tylko jesteśmy już na poziomie tak zwanego przemysłu 4.0. Oparty właśnie na nowoczesnych technologiach, właśnie na informatyce, na technologiach informatycznych. Także deindustrializacja, która jest konieczna, tą świadomość także mają Amerykanie. Prezydent Trump, to między innymi właśnie powinno opierać się na budowie bardzo nowoczesnego przemysłu, na miarę już połowy XXI wieku. I kwestia duchowa, znaczy, to tu wymieniłem bardziej takie kwestie materialne. Kwestia duchowa. Więc wydaje mi się, że jednak jest bardzo ważna polityka historyczna. Ale jakiego typu? Taka, która upowszechnia, pozwala przyswoić waszemu młodemu pokoleniu różne wzorce, nie tylko takie bohaterskie, romantyczne. Nie trzeba też znać oczywiście, bo różnie jeszcze może być, mogą być jeszcze konflikty zbrojne, być może będziemy musieli się zetrzeć z jakimś przeciwnikiem. Ale przede wszystkim te pozytywistyczne, taka synteza romantyzmu z realizmem, z pozytywizmem. Mamy piękne tradycje pozytywistyczne i teraz, jeśli mamy budować nowoczesną, konkurencyjną gospodarkę w świecie, gdzie się toczy wyścig gospodarczy, to te wzorce powinniśmy poszerzyć. I ostatnia sprawa to kwestia spójności społecznej. No niestety nasze społeczeństwo jest podzielone. Podzielone także ekonomicznie, chociaż
U nas takie różnice ekonomiczne nie są duże w położeniu, jak na przykład ostatnio się okazało Chile, co było w wyniku realizacji tej polityki liberalnej chłopców z Chicago. Były bardzo potężne protesty społeczne, bo były ogromne różnice społeczne. Chodzi o to, żeby polityka gospodarcza i społeczna, łącznie prowadzona, działała na rzecz najmniejszych zróżnicowań społecznych. Wtedy będziemy spójnym społeczeństwem. I to samo w wymiarze politycznym. Co zrobić, żebyśmy nie byli podzieleni, tak jesteśmy w ostatnich latach, na dwa plemiona? Nie wiem. Albo trzeba jakiś zmian w systemie politycznym, albo nadzieja w Was, młodym pokoleniu. Może Wy wyzwolicie z tych podziałów, które są podziałami już innego pokolenia. Wtedy będziemy bardziej spójnym narodem, będziemy wtedy silniejszy graczy na arenie międzynarodowej. I ostatnia rundka dla naszych ekspertów, zanim oddam Państwu głos i poproszę o pytania do naszych ekspertów. Bardzo proszę o zwięzłą odpowiedź na to pytanie, chociaż być może będzie to najtrudniejsze z tych, które dotychczas zadałem. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali, mówiąc o sile narodowej, o czymś, co już tutaj poruszył pan profesor Mickiewicz. Czym dzisiaj jest takie, może już niemodne słowo, a na pewno rzadziej używane w ostatniej dekadzie, jak racja stanu? Czym dla panów, dla każdego z panów ekspertów tutaj jest racja stanu? I chciałbym, żebyście panowie odnieśli do dwóch czynników, do dwóch kwestii. Współcześnie, kiedy używa się, jeżeli się używa tego określenia racja stanu, niektórzy rozróżniają, niektórzy eksperci w przestrzeni publicznej, w narracji, rozróżniają pojęcie polskiej racji stanu i polskiego interesu narodowego. Niektórzy mówią, że racja stanu to racja suwerennego, niepodległego państwa. Czyli racją stanu jest przede wszystkim zachowanie całości, niepodzielności terytorialnej państwa, jego suwerenności. Inni zwracają na to, co już pan profesor Mickiewicz poruszył, że tak naprawdę interes narodowy wcale nie musi się zamykać w państwie narodowym. Interesem narodowym może być dobrobyt obywateli w większym tworze, w większej kategorii polityczno-przestrzennej, powiedzielibyśmy żargonem geopolitycznym, na przykład w Unii Europejskiej jako państwie federalnym. Zatem pytanie, czym jest dzisiaj polska racja stanu? Jak panowie definiujecie polską rację stanu? Tylko bardzo proszę o zwięzłe odpowiedzi. I jeżeli moglibyście się panowie odnieść do orientacji geopolitycznych dla polskiej racji stanu. Jaka ta orientacja tak naprawdę powinna być? Czy proeuropejska, czy Polska jako państwo powinna swoją państwowość rozpuścić, powiem tak brzydko, językiem potocznym, kolokwialnym, w większym tworze, w państwie europejskim, czy opcja zachowania państwa suwerennego w ścisłym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, a może z Chinami, a może z Federacją Rosyjską? Jaka opcja geopolityczna dla państwa polskiego? Co to jest racja stanu? Proszę o zwięzłą odpowiedź. Ciężka sprawa. Nikt nie mówi, że będzie łatwy. Tak więc ja bardzo krótko powiem, bo chyba o to chodzi, żeby było krótko. Ja osobiście nie wierzę w przyszłość takich międzynarodowych konstrukcji, jaką jest na przykład Unia Europejska. No i Polska w związku z tym nie może liczyć na to, że dzięki przynależności do Unii Europejskiej jeszcze, ja już nie wierzę też w to, że to się może do tego dojść, że to się przekształci w tą federację. Ja mówię, nie daj Bóg. Nie jestem zwolennikiem tego typu pomysłów, a przyszłość Polski, no cóż, no powinniśmy mieć sojuszników takich jak Stany Zjednoczone, czy może jeszcze ktoś inny taki potężny, mniej trochę potężny niż Stany Zjednoczone gdzieś w świecie, ale najważniejsze dla nas to jest budowanie swojej pozycji w oparciu o współpracę z najbliższymi sąsiadami naszymi na obszarze tego, co dzisiaj się mówi Trójmorza. I myślę, że to Trójmorze to jest o wiele bardziej perspektywiczna sprawa niż Unia Europejska jako federacja.
Podejrzewam, że za kilka lat, za kilkanaście lat będzie to jeszcze bardziej widać. Może teraz to jeszcze jest nie przez wszystkich rozstrzegane. Ale ja myślę, że dobrze będzie, jeżeli Polska będzie wzmacniała swoje związki z państwami ościennymi. Niekoniecznie wschód-zachód, a raczej północ-południe. Proszę Państwa, no chyba to był będę kontrowersyjny, anachroniczny nieco. Wydaje mi się, że te pojęcia, o których mówimy, to doskonale zdefiniował w latach 70. po prostu kółka. Wystarczy nas wrócić do tych definicji i mamy prostotę i jasność przekazu. Natomiast jak bym to widział dzisiaj? Proszę Państwa, nie jestem jakimś fascynatem wielkim czy uniofilem, jeżeli chodzi o politykę Unii Europejskiej, natomiast z jedną definicją tego sztworu politycznego utożsamiam się w pełni. Jest to definicja pojęcia bezpieczeństwa obszaru europejskiego, jako przełożę na rację stanu. Jest to zdolność do pełnego, nieograniczonego rozwoju państwa w warunkach oczekiwanego przez to państwo stanu w stosunków międzynarodowych oraz bezpieczeństwo sąsiednich regionów. To jest dla mnie racja stanu państwa polskiego, czyli zdolność do kreowania swojego potencjału i mocarstwowości, mówiąc dzisiejszym tematem, w warunkach samoograniczenia tegoż rozwoju, jeżeli on będzie zagrażał stabilności państwa, będzie zagrażał jego bezpieczeństwu oraz kształtowanie bezpiecznego otoczenia. To jest według mnie dzisiaj zarówno interes narodowy, jak i do tego powinniśmy dążyć, traktując to możliwość budowy swojego potencjału jako swój interes nadrzędny, tak żeśmy powinni kształtować. Jak to dokonać? No, możemy dyskutować o formule, tak? Ja adwokatem do pana profesora Wiecińskiego powiem tak. Niestety, ale pamiętajmy o tym, że sumaryczny potencjał państw w układzie południkowym niestety nie dorównuje potencjałowi naszych dwóch sąsiadów w układzie równoleżnikowym. A teraz znowu odniosę się do geografów. Polska niestety przed państwem czy sukcesem Polski, przed państwem z punktu widzenia bezpieczeństwa, sukcesem z punktu widzenia ekonomicznego jest jej równoleżnikowy układ powierzchni, gdzie jesteśmy państwem łatwym do spenetrowania militarnego w układzie równoleżnikowym, ale jednocześnie jesteśmy atrakcyjnym pasem transportowym także w układzie równoleżnikowym. Dziękuję. Pan doktor prosił o zwięzłość. Ja, jeżeli chodzi o definicję racji stanu interesu, myślę, że mogę bez problemu zgodzić się z profesorem Mickiewiczem, żeby nie powtarzać tego. Zachowanie niepodległości Polski, jej rozwój. A teraz pytanie, jak to robić? Tutaj pan profesor był łaskaw wspomnieć o pozytywizmie. Wokulski przyszedł mi do głowy. I tak sobie pomyślałem, w końcu minuta, okej, a człowiek się rozmarzył, jakby Rosja była Europa, to dlaczego nie z Rosją? Ale Rosja nie jest Europą i to jest pewien problem. Więc jak się nie ma, co się lubi, no to tak specjalnie duże pole manewru nie zostaje. Interesy na osi północ-południe bywają fascynujące, ale potencjał tych państw nie skłania do, nie daje w sumie możliwości zapewnienia rozwoju państwa polskiego. A jak dodamy do tego na dzisiaj prowadzoną politykę przez Węgry i całkowitą, zupełnie inną orientację na Bałkanach, to w moim przypadku raczej bym się skłaniał do Unii Europejskiej. Nie mamy tego, co byśmy chcieli mieć. To znaczy, że trzeba korzystać z tych środków i z tych zasobów, jakie są realne. Unia jest realna, jesteśmy jej członkiem. Powinniśmy mieć w Unii jak najsilniejszą pozycję ze względu na potencjał demograficzny, gospodarczy. Absolutnie nie powinniśmy traktować Unii jako organizacji, z której należy, tak brzydko mówiąc, wyciągnąć najwięcej pieniędzy. My powinniśmy być obok Niemiec i Francji jednym z rozgrywających w Unii. Fakt, że tego nie umiemy,
albo nie jesteśmy, to jest klęska naszych elit politycznych. A więc Polska w Unii Europejskiej dla wzmocnienia Unii, a przede wszystkim dla wzmocnienia pozycji, roli Polski w Unii Europejskiej. Dziękuję, bo miało być krótko. Szanowni Państwo, króciutko. Racja stanu. Działania na rzecz założonych strategicznych celów państwa i narodu. Tak najkrótsza definicja po prostu, która mi jest najbliższa. Jeżeli chodzi o sojusze, to tak. Na razie sojusznikiem są Stany Zjednoczone. Na razie się tego trzymajmy. Ale też nie możemy dawać się wykorzystywać przez tego sojusznika do generalizowania napięć w regionie. I tutaj powinna być jednoznaczna granica dla każdego sojusznika, co nie jest w naszym interesie. Tylko. Może zacznę właśnie od tego, co powiedział profesor Zapałowski. Relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście, że one są niezbędne i są w interesie Polski, choćby dlatego, że jesteśmy w NATO, najpotężniejszym mocarstwem wojskowym w NATO na świecie są Stany Zjednoczone, tylko chodzi o jakość, o relacje w tych stosunkach. No zawsze między wielkimi a mniejszymi to trudno jest o partnerstwo, ale żeby nie było jakiegoś wasalizmu, tak jak powiedział, to się zgodzę, żebyśmy się nie dawali wykorzystać w jakiejś grze, która jest w interesie wielkiego, a niekoniecznie w naszym interesie. Natomiast ja osobiście jestem zwolennikiem Unii Europejskiej, ale też jest kwestia, w jakim kierunku Unia Europejska ma pójść. Dlaczego jest dobrze, że istnieje Unia Europejska? Wiemy, kiedy traciliśmy niepodległość, jak się dwa wielkie mocarstwa obok nas, sąsiednie, dogadywały Niemcy, Niemcy czy Rosja, to traciliśmy niepodległość. Jeśli chodzi o Niemcy, to potencjalnie to jest zawsze wielkie mocarstwo, które chce dominować w Europie. Unia Europejska w jakiś sposób ich ogranicza, może okiełznać. I w tym momencie jest to w naszym interesie. Natomiast na pewno rozwój w kierunku federacji, odbieranie kolejnych kompetencji państw członkowskich na poziom wspólnotowy, no to jest osłabianie suwerenności. Unia Europejska polega na tym, że państwa się dzielą kompetencjami i pewne kompetencje przekazują na poziom unijny, ale podstawowe kompetencje powinniśmy zachować. Czyli bardziej Europa, tak, wizytowa narodów, aniżeli właśnie jakiś twór ponad narodowy, gdzie choćby z punktu widzenia wymogów demokracji, bo to demokrację dotąd najlepiej zapewnia, jednak państwa narodowe, nie jakieś struktury ponadnarodowe, bo one mają swoje własne odrębne interesy. I ostatnia sprawa tych kierunków tam na północ-południe. Oczywiście powinniśmy mieć dobre relacje na północy i na południu. Nasze ramy są atrakcyjne kraje skandynawskie, które jak wiadomo reprezentują wysoki poziom rozwoju społecznego. Mają też silny przemysł zbrojeniowy, są silne technologicznie, mamy wspólne interesy nad Bałtykiem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ekologiczne. Powinniśmy bardziej zacieśnić właśnie relacje z krajami północnymi, krajami skandynawskimi. No i oczywiście też budować dobrą współpracę z Czworokątem Wyszehradzkim i dalej na południe, bo zgadzam się, że są tutaj, nie jest taki potencjał, jakby się chciało. No a i ostatnia sprawa Rosji. No, Rosja jest naszym wielkim sąsiadem i powinniśmy zabiegać o to, żeby te stosunki były możliwie dobre, sprzyjające Polsce. Nie wiem, czy oni chcą mieć dobre relacje z Polską, ale my powinniśmy zrobić wszystko, żeby te relacje były dobre i możliwie partnerskie, będąc członkiem, elementem, że tak powiem, układu zachodniego. Dziękuję. Przeszliśmy przez trzy tury pytań ode mnie. Czas na czwartą, ostatnią turę pytań od Państwa. Bardzo proszę o zadawanie pytań. Ja myślę, że zbierzemy od Państwa pytanie. Proszę o pytania albo do wszystkich, albo spersonalizowane konkretnie do naszego eksperta. Bardzo proszę. Proszę się przedstawiać i
Szanowni Państwo, niestety nie mam tego komfortu stania do kogokolwiek z Państwa właściwą częścią ciała, tej drugiej nie eksponując w sposób niewłaściwy. Także Aleksy Borówka, Uniwersytet Wrocławski. Ja tutaj czuję się wywołany do głosu przez szanownych mówców, mianowicie sformułowanie dotyczącego młodego pokolenia. Chciałbym wszystkich Państwa zapytać o to, w jaki sposób Państwo mogą wskazać sposoby na uświadomienie roli obywateli w tworzeniu państwa, ponieważ bardzo często spotykam się, być może w nieco młodszej jeszcze grupie niż ja reprezentuję, z brakiem świadomości tego, czym państwo jest, a przede wszystkim tego, że wszyscy je współtworzymy. Te osoby to raczej z państwem się czasami spotykają, natomiast w rzeczywistości w ciągłego funkcjonowania jest to taka abstrakcja. To państwo jest, ale nie wiadomo tak naprawdę, na czym ono polega. Także bardzo bym prosił o odpowiedź. Tym bardziej, że tutaj poruszaliśmy tematy bezpieczeństwa, to być może jakieś sposoby aktywizacji obywatelskiej, które równocześnie wiązałyby się ze wzmacnianiem bezpieczeństwa państwa, a zatem także budowania potęgi narodowej. Dziękuję. Bierzmy jeszcze dwa pytania. To ja bym chciał zapytać wszystkich prelegentów. Michał Gerdino, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. W Toruniu chciałbym dopytać wszystkich prelegentów a propos ostatnich słów Macrona o śmierci mózgu NATO oraz no już w wywołanym temacie Rosji i jakie widzą panowie alternatywy dla systemu bezpieczeństwa atlantyckiego, czy widzą panowie alternatywę systemu bezpieczeństwa europejskiego, czy może jak w jakichś koncepcjach pan dr Cykulski również mówił o trójkącie kaliningradzkim, co lansował również minister spraw zagranicznych Sikorski. Jakie panowie widzą alternatywne koncepcje bezpieczeństwa Rzeczpospolitej w Europie i na świecie? Alternatywne wobec NATO, czy w ogóle takich nie ma? I ostatnie pytanie. Dzień dobry, ja nazywam się Oskar Forutis z Uniwersytetu, z Akademii Leona Koźmińskiego i mam pytanie do pana doktora Sykulskiego. Chciałbym, żeby pan się ustosunkował do ostatnich pomysłów pana profesora Antoniego Dudka odnośnie decentralizacji państwa. Oni podnoszą, ci zwolennicy decentralizacji państwa polskiego podnoszą takie argumenty, że w tym momencie sprawa wygląda tak, że jakiś uczeń w zawodówce gdzieś tam cimił da w twarz swojemu nauczycielowi i pan premier Morawiecki musi wyjście w TVN nie zabrać głos na ten temat, bo musi się zajmować takimi najmniejszymi sprawami i że może warto byłoby te sprawy takie jak światopoglądowe, edukacyjne i tak dalej przenieść na niższy szczebel, żeby rząd się zajmował tymi takimi międzynarodowymi, podniosłymi sprawami. Dziękuję. Myślę, że najpierw oddajmy głos naszym ekspertom. Ja w charakterze sprawnego moderatora tutaj tylko występuję. Zatem dwie kwestie, dwa zagadnienia. Jak uświadamiać, jak edukować obywateli państwowo-twórczo, że użyjemy tego określenia. I wreszcie, jakie alternatywy wobec zbiorowego systemu bezpieczeństwa. I czy rzeczywiście NATO dzisiaj przeżywa taki kryzys? Pan zadał pytanie o Macrona, można jeszcze dodać zakup systemu S-400 przez Republikę Turecką. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z tym kryzysem NATO? No i jakie alternatywy wobec systemu bezpieczeństwa zbiorowego? A co na to drugie pytanie, jeśli chodzi o te alternatywy, to ja chyba się uchylę od odpowiedzi. Myślę, że nie ma alternatyw, ja nie dostrzegam. Musimy tak, będąc członkiem NATO, tak postępować, aby tego sojuszu nie osłabiać i starać się tak działać, żeby go wzmacniać. Natomiast z tym, co pan Borówka, to on właśnie zapytał, któryś z panów profesorów się wypowiadał na temat obecnej sytuacji w dziedzinie edukacji czy szkolnictwa wyższego. Ja jak wymieniłem te swoje cztery punkty tam do budowy sił narodowej, to zapomniałem o tym, bo byłem pierwszy zawsze w kolejce i dlatego nie miałem czasu na zastanowienie się, a może to nie powinno być na piątym miejscu, tylko właśnie na pierwszym. Zmiana w Polsce powinna nastąpić właśnie w tych sektorach. Zarówno edukacja, jak i szkolnictwo wyższe w tej chwili bywa leżą. Ja widzę to z perspektywy swojego życia, bo ja pamiętam, jaka szkoła była
w czasach, kiedy sam byłem uczniem, potem kiedy byłem nauczycielem jakimś czas szkolnym. Co teraz się dzieje? To, co teraz się dzieje, to wiem, bo jeszcze moja córka chodzi do szkoły. Uważam, że to, co jest dzisiaj szkołą, to jest zupełnie coś, no nieporozumieniem totalnym i większość czasu, który młodzież nasza spędza w murach szkolnych, to jest czas bezpowrotnie stracony. Mówi się tam najwięcej teraz o czym? O, proszę Państwa, o strajkach klimatycznych, co jest przejawem totalnego zidiocenia społeczeństwa. Mówi się o konieczności tam jakiejś edukacji seksualnej czy czegoś, natomiast zupełnie nie mówi się o tym, co naprawdę potrzebne. A co potrzebne? No proszę Państwa, okazuje się, ja jestem bardzo przejęty tym, bo dowiedziałem się zupełnie niedawno, że 15% polskiej młodzieży to są dzisiaj ludzie, którzy muszą korzystać z pomocy psychiatrycznej. Oni muszą spożywać jakieś środki chemiczne po to, żeby zasnąć. To jest niebezpieczeństwo. Nie jest nam żadna edukacja seksualna potrzebna, tylko potrzebne jest coś, co tych młodych ludzi uratuje, że oni będą w przyszłości zdolni do tego, żeby normalnie funkcjonować w społeczeństwie. To ja zaczynam. Odpowiadając panu na to pytanie, pozwolę wrócić sobie do tego, co mówiłem. Budowa społeczeństwa obywatelskiego, rozumiana jako łączność, lecz nadaniu przez państwo, przez władzę jakiejś idei, która będzie spoiwem, tak? Ta idea może mieć wymiar państwowo-twórczy czy narodowo-twórczy. Idea, do którego dążymy, cel, do którego dąży państwo i ciągniemy za tym społeczeństwo. Proszę zwrócić uwagę, że rozwartość polskiego społeczeństwa de facto zaistniała z chwilą uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej. Władza nie potrafiła znaleźć mitu założycielskiego dalszego procesu rozwoju państwa. W związku z tym nie pociągnęła młodzieży ze sobą. Musimy uświadomić młodemu pokoleniu, że ma do czego dążyć. To dążenie jest sterowane przez procesy państwowo-twórcze. To jest taka moja odpowiedź w tym kierunku. Gdzie to ma się odbywać? Oczywiście na poziomie szkoły. Szkoła jest tym pierwszym miejscem, w którym stykamy się z pojęciami społeczeństwo, obywatel, interes państwa, a później rozwijana w szeregu inicjatywach, także oddolnych, tworzonych przez grupy społeczne. Także to jest wspierane przez państwo. To jest odpowiedź na to pytanie. Alternatywa na NATO. Alternatywa na NATO. W ostatnim raporcie pisałem takie reminiscencje na temat dwudziestolecia NATO i skończyłem takim zdaniem. Z wysłaniem Churchilla. Może to NATO jest najgorszym systemem bezpieczeństwa, jaki Polska ma, ale innego w perspektywie najbliższej nie widzę i nie będzie. W związku z tym, idąc za profesorem, coś jak się nie ma, to się lubi, to się lubi, to się ma. Proszę Państwa, chcielibyśmy kształtować postawy obywatelskie. Oczywiście, że szkoda. Dlaczego tego nie robimy? Ponieważ mit założycielski 1989 roku to była Unia Europejska. Weszliśmy i zabrakło celu, zabrakło sensu. Mamy konsumpcjonizm, ale on nie wypełnia bardzo wielu sfer. A mamy 3 do 5 milionów młodych Polaków poza granicami kraju. Kolejne miliony Polaków pracuje poza granicami kraju, mniej czy bardziej krótkotrwale. My nie mamy, dzięki wszystkim rządzącym ekipom, żadnych współdzielonych wartości. My potrafimy na marszu z okazji odzyskania niepodległości iść w kilku różnych pochodach. I jeszcze uważamy, że to jest normalne. A osoby, które na przykład tak jak ja, te Wiza Gdańska, Mecetemery, Mecetemida, uważają, że Marsz Niepodległości powinien być jeden, bo wszyscy jesteśmy Polakami, są traktowane z jakąś rezerwą, dystansem. No jak to? Jak Polacy mogą iść w jednym marszu z okazji Niepodległości? Wiadomo, że jest osobny marsz dla takich środowisk, dla takiej partii, dla takiej orientacji. Niektóre są namaszczone, niektóre nie.
i my nie mamy kształtowania tych podstaw od szkoły podstawowej, bo już w szkole podstawowej, potem gimnazjum, którego obecnie nie ma, i w liceum mamy całkowicie niepotrzebne podziały społeczne, które się przenoszą na kolejne poziomy kształcenia i utrwalają w każdym systemie. Szkoła podstawowa. Tam się kształtuje jak to w szkole podstawowej. Uczymy się, jak dodawać, uczymy się, jak czytać, uczymy się, jak być obywatelem. Uczymy się także, co to jest elementy wychowania seksuologicznego, uczymy się, co to znaczy być Europejczykiem, uczymy się budowy komórki i prostych reakcji chemicznych, bo uczymy się nie tylko patriotyzmu, ale uczymy się także plus. A miało być krótko, druga część. No właśnie, ja mam z tym problem. Tutaj mój szanowny przedmówca stwierdził, że jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Ja tak sobie pomyślałem w tym momencie o Kurdach. No, jakoś, no, może nie są członkiem NATO, no, ale byli sojusznikami, przelewali krew. My gdzieś tam w Iraku, w Afganistanie traciliśmy naszych żołnierzy. Przywożono ich w trumnach. No nie ma nic w tym momencie innego niż NATO. Ale czy to jest jakakolwiek gwarancja, pomijając zapis dokumentu? Na ten moment uważam, że to jest tylko i wyłącznie... Może inaczej, nie jestem przekonany, że jakikolwiek żołnierz portugalski będzie bronił Suwałk. A jak już to nie ma być Portugalczyk, to niech to jest Duńczyk, niech to jest ostatnio Czarnogóra, tak? Albania, Albańczyk. Oni też tutaj nie trafią. My tak naprawdę mamy tylko i wyłącznie własne siły, których nie rozwijamy. To jest alternatywa dla NATO. Jesteśmy tak cennym i silnym partnerem w NATO, jak silnym jesteśmy państwem. A państwem jesteśmy słabym i tutaj już cała wcześniejsza dyskusja dlaczego. Dzięki. Proszę Państwa, króciutko, jak wychowywać młode pokolenie. No nie da rady wychowywać w systemie, w którym wychowywano poprzednie pokolenia, bo dzięki Bogu w dziejach tysiącletniej Polski nie było tak długiego okresu bez wojny. A wszystkie poprzednie pokolenia kiedyś wychowywano w oparciu o pewne doświadczenia historyczne dziadków, rodziców. I tutaj nie ma innego wychowania niż wychowanie rodzinne i polityka historyczna państwa. Ojciec Bocheński kiedyś powiedział, że jeżeli chcemy wychowywać młode pokolenia, to powinniśmy pokolenia wychowywać na najpiękniejszych przykładach z historii, z naszej przeszłości, bo tych brzydkich to każdy sobie doczyta, jak będzie chciał po prostu poznać historię. I tutaj mówię prawdę, tak jak Chińczycy uczą dzieci, że XIX wiek to był wiekiem hańby dla Chin, tak samo tutaj. Po prostu państwo musi politykę historyczną, a wychowanie i tak jest w rodzinie. Jeżeli po prostu rodziców dzisiejszych dzieci państwo wychowywało, że państwo jest niepotrzebne, bo czy mało potrzebne, bo tak naprawdę Unia jest ważniejsza, to tutaj zachwiano systemem pewnych wartości, które trudno odbudować, bo on się przekłada, prawda? To jest jakby jedna rzecz. Drugie pytanie, bo króciutko, proszę Państwa, ja specjalnie powiedziałem, że na razie po prostu Stany Zjednoczone są naszym sojusznikiem. I chcę powiedzieć Państwu, że to nie my będziemy kreować po prostu układy w Europie z uwagi na to, że nie zbudowaliśmy odpowiedniego potencjału własnego, który mógłby, że tak powiem, w jakiś sposób na to wpływać. My jesteśmy na razie klientem do tego układu z tego względu, że jesteśmy na tym, jak to niektórzy określają, strefie zgniotu. Strefa zgniotu ma to do siebie, że jest, są dwa podmioty, prawda? I jeżeli nie doprowadzimy do
istotnej neutralizacji stosunków, napięcia z przeciwnikami z gniotu, przynajmniej z jednym przeciwnikiem, to po prostu jesteśmy skazani bycia partnerem. Dzisiaj NATO nie jest sojuszem militarnym. Dzisiaj NATO to jest sojusz polityczny dla mnie, gdzie są państwa, z którymi mamy w ramach tego sojuszu specjalne, że tak powiem, relacje sojuszu militarnego. I tyle. Bo tak naprawdę tylko Stany Zjednoczone są podmiotem NATO, który jest istotny dla Polski. Pozostałe podmioty, proszę Państwa, nie będę tutaj charakteryzował potencjału militarnego Niemiec, ich możliwości, a nie mówiąc, a bliżej nie mamy żadnego państwa o istotnym potencjale militarnym. Dziękuję. Ja, tak jak wcześniej powiedziałem, no bardzo wierzę w młode pokolenie i cała nadzieja, jeśli chodzi o przyszłość, to właśnie w tym młodym pokoleniu. No, na pewno powinno być edukowane mimo wszystko jednak na poziomie państwowym, bo w rodzinach to różnie bywa, różnie to bywa, jeśli chodzi o wymiar taki lokalny, co nie znaczy, że powinni być wzbogacani tak, że wiedzą właśnie taką regionalną. Natomiast jeśli chodzi o kwestię, którą Pan podniósł, bardzo ważną, kwestię centralizacji i decentralizacji państwa, bo ta kwestia jest ostatnio dyskutowana między innymi w wyniku sporów między aktualnie rządzącą ekipą a samorządami dużych miast, konfederacji. No jest konflikt między tymi środowiskami. Ja osobiście jestem zwolennikiem centralizacji, ale oczywiście rozsądnej. Samorządy powinny mieć duże kompetencje, ale w tych sprawach, które ich dotyczą, które mogą najlepiej rozwiązywać na swoim szczeblu, bo najlepiej je znają, żeby nie powtórzyła się historia z Polską dzielnicową. Ja podam taki przykład. Mieliśmy, im jeszcze istnieją koleje regionalne, spółka ogólnopolska, ale marszałkowie najbogatszych, największych województw tworzą swoje koleje. Śląskie, wielkopolskie, małopolskie, prawda, kupują inny sprzęt, zamiast wspierać tą spółkę regionalną, gdzie prawda, była Polska spójna w sensie transportowym, to tworzą właśnie, nie przestrzegając obiektu skali, swoje przedsięwzięcia. To jest taki przykład, gdzie są te działania, moim zdaniem, niewskazane. Teraz kwestia najważniejsza naszych relacji z NATO. No, historia pokazuje, że jakieś głębokie zmiany są już, głębokie zmiany geopolityczne były zawsze następstwem wojny. Ostatnio to końca zimnej wojny, takie głębokie zmiany. Moim zdaniem na razie się nie zanosi na jakieś głębokie zmiany. Dużo będzie zależało przede wszystkim, jeśli chodzi o przyszłość NATO, od Stanów Zjednoczonych, od ich relacji z Chinami. Wiadomo, że znaczenie relacji amerykańsko-chińskich rośnie. Niektórzy mówią o gorącej kolejnej zimnej wojnie, być może to być gorąca wojna między tymi państwami. Także my nie będziemy mieć na to, żeby wpływać na ewolucję tego sojuszu. My będą mieć najsilniejsi na czele ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast wszystko wskazuje na to, że jeśli chodzi o siły wojskowe, o zdolności wojskowe Unii Europejskiej, to wbrew temu, co by chciał Macron, od dawna chcieli Francuzi. Historia Unii Europejskiej pokazuje, że nie jest w stanie to ugrupowanie zbudować realnej siły militarnej. I ostatnia sprawa, myślę, że powinniśmy działać na rzecz takiego kooperatywnego bezpieczeństwa. No, umacniać na przykład OBWE, Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. To jest taka organizacja, która też się zajmuje sprawami bezpieczeństwa, ale nie w wymiarze wojskowym, nie militarnym, tymi miękkimi instrumentami dyplomatycznymi, gospodarczymi. W tej organizacji jest i Rosja, i są inne państwa, i są państwa NATO, i są państwa Unii Europejskiej, i są państwa Unii Europejskiej, które nie należą do NATO. To jest doskonały forum, żeby przynajmniej w sferze percepcji rozwiązywania konfliktu, prewencji przed konfliktami
wykorzystywać możliwości tej organizacji. Powinniśmy się bardziej zaangażować właśnie w działalność obozu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zanim zakończymy tę część naszej dzisiejszej konferencji i zanim oddam, przekażę głos dyrektorowi wydawniczemu wydawnictwa Zona Zero, partnerowi Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, pozwolę sobie podsumować, ponieważ zostałem wywołany do tablicy, to również pozwolę sobie bardzo krótko odpowiedzieć na to pytanie. Nie uważam, żeby decentralizacja w państwie, którego racją stanu jest zachowanie całości niepodzielności terytorium i swojej niepodległości, była dobrym krokiem, czy krokiem w dobrą stronę. Przykładem tego były kiedyś pomysły podziału Polski na 12 województw pokrywającymi się z euroregionami, gdzie każde województwo miało w perspektywie możliwość prowadzenia swojej polityki zagranicznej. No, taki wariant jest możliwy tylko wtedy, jeżeli zdecydujemy się jako kraj, jako naród na pozbycie się, świadome pozbycie się swojej, dobrowolne pozbycie się swojej suwerenności i przekazanie organom ponadnarodowym takiej, wówczas decentralizacja tak. Natomiast jeżeli naród uzna jako suweren, że zachowujemy swoją niepodległość, jesteśmy niezależnym podmiotem prawa międzynarodowego, to jestem zdecydowanym zwolennikiem policentryzacji państwa. Podam to na bardzo prostym przykładzie sił zbrojnych. Dziś mamy tak, że większość byłych dowództw rodzajów sił zbrojnych skomasowanych jest w Warszawie. Dowództwo, oczywiście tego typu projekty jak przeniesienie dowództwa wojsk lądowych do Wrocławia, przeniesienie dowództwa sił powietrznych do Dęblina, czyli rozśrodkowania systemów dowodzenia i kierowania siłami zbrojnymi zostały zarzucone, co uważam z punktu widzenia prawów obronnych Rzeczpospolitej za błędne. Ale jakby to jest osobna sprawa. Jeśli chodzi o systemy bezpieczeństwa zbiorowego, Szanowni Państwo, no pytanie, czy systemy bezpieczeństwa zbiorowego są dobrą odpowiedzią na system policentryczny? Czyli no, w systemie jednobiegunowym, w systemie unipolarnym, kiedy jeden hegemon, jedno supermocarstwo jest dominującym i dostarczycielem dóbr publicznych, taki system działa. W systemie bipolarnym, w systemie, gdzie mieliśmy dwa bloki polityczno-militarne gwarantowane przez supermocarstwa, Stany Zjednoczone, Związek Sowiecki, no również to działało. Pytanie, czy taki system zadziała w systemie policentrycznym, czyli kształtowania się nowego koncertu mocarstw. To jest dzisiaj pytanie po 2011 roku, czyli po ogłoszeniu przez Hillary Clinton zwrotu quasi Stanów Zjednoczonych. Ten pivot na Pacyfik amerykański wymógł to pytanie. Czy możemy dzisiaj liczyć na zbiorową, kolektywną odpowiedź Sojuszu Północnoatlantyckiego? Czy wojska francuskie, niemieckie, czy wojska tureckie przybędą nam z pomocą w przypadku zagrożenia militarnego? Ja uważam, że w dobie takich przemian geopolitycznych powinniśmy starać się, nie wychodząc z Sojuszu Północnoatlantyckiego, byłby to strategiczny błąd dzisiaj, powinniśmy wymóc na Stanach Zjednoczonych podpisanie dwustronnego układu z gwarancjami bezpieczeństwa właśnie przez Stany Zjednoczone, z planami ewentualnościowymi, tak? Czyli określającymi w przypadku jakich zagrożeń Stany Zjednoczone udzielają nam jakiej pomocy. Tak? I tutaj nie mówimy tylko i wyłącznie o klasycznych zagrożeniach wojną klauzewicowską, taką klasyczną, symetryczną, liniową, ale także wojną poniżej, znaczy konfliktem poniżej progu wojny, tak? Czyli konfliktami asymetrycznymi, atakiem w cyberprzestrzeni itd., itd. Dobrze, Szanowni Państwo, ja chciałbym serdecznie podziękować w kolejności od mojej prawej stronie naszym szanownym ekspertom, panu profesorowi Piotrowi Mickiewiczowi. Dziękuję panu profesorowi Witoldowi Wilczyńskiemu. Dziękuję panu profesorowi Pawłowi Soroce, panu profesorowi Janowi Wentowi i panu profesorowi Andrzejowi Zapałowskiemu.